Hej, witam Was serdecznie z tej strony. Hallak, słuchajcie, dzisiaj chciałbym Wam przekazać kilka informacji odnośnie zwiększenia zarobków dla czołgów premium. Niestety, nie wszystkie czołgi dotknie ta przyjemność, tylko niektóre. Pierwotne założenie i pierwotna informacja była taka, że Wargaming planuje, planuje zrównanie zarobków wszystkich czołgów premium do JagdTigera 88. Tutaj mamy, zaraz niech to. Zarobki netto, bo to jest najważniejsze: brutto nas słuchajcie, nie obchodzi. Otóż, zarobki netto w tym momencie wyglądają mniej więcej oczywiście to są jakieś tam przybliżone dane w ten sposób czyli najwięcej zarabia oczywiście typ 59 i to całkiem sporo wyprzedza następnego. Z jedynym dostępnym czołgiem, który jest w czołówce, jest właśnie ten, jak Tiger 88. Najbardziej opłacalny czołg to jest, jak wynika ze średnich danych. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że ktoś może osiągnąć lepsze wyniki na T-34, LWIE lub FCM-ie. To nie ma co do tego wątpliwości. Natomiast to są jakieś tam uśrednione dane, więc wszystko prawdopodobnie miało się zrównać z tym właśnie przychodem, czyli 21 800 mniej więcej, jak Tigera 88. Niestety tak się nie stanie. Jak widać, niektóre czołgi w takim przypadku musiałyby mieć no, potężnego buffa. Oczywiście, jednej rzeczy nie powiedziałem. Rozmawiamy o czołgach premium 8 poziomu. Zobaczcie, że IS-6 ma 14500, więc żeby dociągnąć tutaj, no, musiałby naprawdę niezłego buffa dostać, ale to jeszcze nic, ponieważ na przykład T34.3 zarabia jeszcze mniej, 12000, a nieborak 112. Zarabia 8800. Mówiąc szczerze, ja kiedy grałem, a ostatnio sporo grałem 112, aż tak bardzo tego nie odczuwałem. Ale, no, być może ja to, ja w średnio jakoś to, to w ten sposób wygląda, no. Zwróćcie uwagę, jaka różnica. 8800, natomiast tutaj 21000, czyli musiałby buffa dostać ponad 100%, prawda? No, niestety nie ma tak dobrze. Gdyby dostał buffa ponad 100%, moim zdaniem, po prostu lepsi gracze kręciliby niesamowite wyniki na 112, naprawdę niesamowite. Dlatego nigdy nie dostanie. Jak wyglądają mniej więcej? A właśnie jeszcze jedna rzecz. Zobaczcie, bo pomiędzy isem 6, to jest 14, a tym tą 112, 8 jest bardzo duża różnica. Dlaczego? Moim zdaniem bierze się ona stąd, że gracze używają złotych pestek. A złota pestka po pierwsze jest droższa na 112, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz natomiast jest taka, że penetracja na 112 wynosi 250, więc jeżeli ktoś jedzie isem 6, to czasami nie ma sensu tę złotą pestki strzelać. Natomiast jeżeli mamy 112 wtedy, no. Czasami korci, prawda, no bo mamy jednak te 250, to nie jest to samo co wisie 6, gdzie jest dużo mniej. Ale przejdźmy do rzeczy, jak ogólnie wygląda ta poprawa. Dosyć mizernie się to prezentuje, moim zdaniem powinno być dwa razy tyle i wtedy coś by się ruszyło. Otóż tak, mamy na dole tutaj jak Tigera 88 i tu jest 1.0, czyli w ogóle nie ma żadnej poprawy. Bafa dostają te czołgi ósmego poziomu do zarobków, które tutaj są, czyli FCM dostaje 7%, Lef dostaje 8%, T34 dostaje 7%, T34,3 chiński dostaje 18% i 112% dostaje, tutaj chyba tego nie widzicie, a teraz widać 30%. Oczywiście nadal. Do wyrównania tych wyników jest bardzo, bardzo daleko. Szczerze mówiąc, nie wiem, dlaczego akurat te trzy czołgi dostały BAFA, czyli FCM, Lef i T34, które i tak miały zbliżone wyniki zarobków właśnie do tego jak Tigera 88, referencyjnego naszego. A dlaczego nie zostały. One na przykład pominięte i chociaż do ich poziomów nie zostały dociągnięte dwa chińskie czołgi. E, oczywiście nie jest tajemnicą żadną, że te chińskie czołgi sprzedają się bardzo źle, no bo jeszcze jak ludzie wiedzą, że zarobki są na nich najmniejsze, no to jaki jest sens kupować e, taki czołg, prawda? No dobra, w każdym razie ci z was, którzy mają te pojazdy, e, mogą się cieszyć, no bo jakiś tam niewielki, ale jednak e, buff jest. Miejmy nadzieję, że to nie jest jakaś odosobniona akcja i że będzie taki buff jeszcze w następnym patchu. No bo naprawdę przynajmniej Chińczyki. No i nie ma tutaj jeszcze kilku czołgów, prawda? Nie ma KW5. No w sumie KW5 nie można kupić, ale nie ma ISA-6 przede wszystkim. I jemu też przydałby się delikatny buff, jeżeli miałby dorównać do JakTigera88. Zobaczymy. Może rozłożyli to na raty. <noise> jakoś. I po troszku będą zwiększać te zarobki. No nie wiadomo. W każdym razie taki króciutki news tylko. Żegnam się z wami moi drodzy i do usłyszenia.